Lecimy dalej. I teraz od czego by zacząć? Próba Charlesa Lockwooda? Nie. Zadanie. Fajnie by było. Spróbujmy z tym lataniem. Gdzie to jest? No to daleko od nas. Seems a pleasant enough little place. Could it be a Merlin trial? Super. Ukończono wyzwanie przebij balony. Nie wiem, czy chcę z nimi walczyć teraz. Ja cię też kocham, skarpie. Wróć do Madame Kogawy, a nauczy cię Aresto Momentum. Aresto Momentum to... Nie wiem, co to był za czar. Nie pamiętam. O, dobra. Tych potrzebujemy. Chowamy się. Ale to dzioba, niuchacz właśnie ich, ten no. Professor Howard will never believe this. A. Revelio. Daj mi jeszcze jednego niuchacza i będzie w porządku. Dobra, niuchaczy mamy. Teraz użyjmy naszego... Jak to się nazywało? Zapomniałem. Fiu. Fiu, proszek Fiu. Ten proszek, którym... Harry Potter się teleportował na pokątną. To tego proszku musimy w tej chwili użyć, aby przeteleportować się gdziekolwiek indziej. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ah, there you are. Away! Jeszcze jedna sprawa, że te zwierzaki są szybsze od miotły. Albo tak mi się tylko wydaje. To jest magia sama w sobie. Jak to świetnie wygląda. Te efekty są ekstra. Thank you.
Revelio. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, jak to wygląda z Filczem. Czy w Harrym Potterze ten woźny Filcz to był jedyny mugol woźny i pierwszy? Bo tutaj woźnym jest czarnoksiężnik. Znaczy czarodziej, nie czarnoksiężnik. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Arresto momentum, czyli zawiśnięcie w powietrzu, tak? Już się nie mogę doczekać, kiedy to wypróbuję na jakimś pająku. Very good. Okej. Gdzie mamy kilka? Tu mamy kilka, bo tu jest. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Descendo. Ej, ale descendo na tym nie działa. Co jest? Arresto momentum. Well done. You are on your way to mastering arresto momentum. Dobra, to już kumam. Ja muszę używać arresto momentum. A zamek poziomu drugiego. Najpierw Leviosa, wtedy Descendo, potem Arresto Momentum, najwyżej. Ale myślę, że jeszcze jest Odepch, Dipulso, Accio, a wtedy Arresto Momentum. Oj. Za dużo wszystkiego. One up, one to go. Revelio. O. Co, on zniknął sobie? Tak bez zapowiedzi, bez niczego? One up, one to go. Czemu za każdym razem, jak przechodzę w tamtym miejscu, to on mówi, jeden został? Revelio. Kojarzę coś, że tu byliśmy. Tu też byliśmy, ale też coś mi świta, że tu u góry była dzwonnica, gdzie nie dokończyliśmy jednego zadania. Tak, nie ma jednego dzwonu.
Revelio. Gdzie jest ten dzwon? Coś? Dobra. Zamienimy sobie tymczasowo Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Czy to jest jedna z tych słynnych tajemnic Hogwartu? Revelio. Ja przepraszam bardzo, za te dzwony nic nie dostałem. Zaraz wezmę wszystkie, pozrzucam i niech sobie kleją. Revelio. Oczywiście, że byliśmy, bo jak żeby inaczej. Zagadka z numerologii rozwiązana. Revelio. Alohomora. Revelio. To jakoś trzeba było... Nie tak. Accio. Revelio. Dobra, to mamy już poeksplorowaną tą część Hogwartu i to dużo. Teraz idziemy tu. Dobra, a gdzie jest drugi? Revelio. A drugi u góry dopiero. I tu jest tak. Coś i coś ma nam dać 17. Thank you.
i to, czyli 14. Musimy tu dać hydrę. To jest. A tu na pewno nie będzie ten. Dobra. Tak, tak będzie. Revelio. Nic więcej. No nie, coś tu musi być, co nam pozwoli przejść dalej. Góra? Nie. Ha! Co ty? Koleś tam siedzi jakiś w ogóle. Nie wiadomo skąd. Dobra, odpuśćmy sobie bibliotekę. Nigdy nie lubiłem specjalnie takich miejsc. Aloha, Mora. No, jest pytanie. Levioso. Accio. Revelio. Idziemy wyżej, sprawdzamy to piętro teraz. Revelio. To wygląda, jakby to można było podpalić. Incendio. Ale nie można. Revelio. Tam u góry tyle rzeczy jest. Jak tam wejść? Chodźmy tędy. What are you up to now? Nie, to jest za nisko jeszcze. Revelio. Yeah.
Ja tyle razy tu używałem Revelio, a nie widziałem tego czegoś? Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Mamy zagadkę. Hydra, która oznacza 4 plus 2, musi równać się 9. Dobra. 0, 1 plus... Teraz jak było 3? O kurczę. To na pewno, nie? Może to? To też, nie? To tu zostawiamy hydrę. A tu? Tak staram się obczaić już sam. Ale cienko mi to idzie. Revelio. Oho. Sześć plus ileś ma się równać 17. A na drugim... Nie. Revelio. To nie, to nie. To. Nie. Obawiam się, że tu może nie wyjść. Jeszcze raz tam spójrzmy na ten dziennik numerologii. Zero, jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Najprościej by było zrobić zdjęcie, ale nie chcę oszukiwać. Gadnijmy chociaż ten pierwszy. 5 plus 11. To tu musi być ta sowa.
tu jest 0 plus 13, to tu potrzebujemy piątki. To nie jest piątka. To jest też nie piątka. To jest piątka. Dobra. Ale ja już czuję, że ja mam taki bardzo mocno zachrypnięty głos, że to już jest... To już jest taki czas, co ja powinienem iść spać. Jeszcze żona na mnie będzie krzyczeć zaraz. Dlaczego nie śpię? Przejdziemy się jeszcze kawałek po Hogwarcie. Ja też domyślam się, że mówię o wiele ciszej. Taki wymęczony jestem już. Ciężkie z życiu ulicznego rapera. Ha! Nie lubię być niewidzialny. Wolę, jak mnie podziwiają. Dobra, tu byliśmy, złotko. Tu też byliśmy. My teraz tędy. Naszych klasmejtów. Albo i nie, nie musimy do nich iść wcale. Jezu, ten Hogwart jest wielgachny. Lumos. Obraz, jakaś futryna taka duża. Duża, tak. Duża futryna. Obraz i dwa filary. Revelio. Revelio. Wyższy poziom wtajemniczenia tu potrzebujemy. Witam pani profesor. Revelio. 142 staircases, and this is where they put me. Chodzenie po Hogwardzie jest zbyt piękne. Okej, tam jakaś chimera majaczy. Ale wystawiony. Nie. Revelio. To musi być gdzieś, gdzie są dwa filary i obraz. Dwa filary i obraz. Tu są obrazy. Ale to nie to. Revelio. Thank you.
No myślę, że to raczej by musiało być tu gdzieś. To też zazwyczaj nie są daleko, nie? Revelio. Dobra, mam cię. Lumos. You can't imagine how inconvenient. Alohomora. Dobra, to są moje ostatnie podrygi tutaj. Ja już śpię, już powinienem dawno kończyć i iść spać. Lumos. O nie. To nie ten numer. On wygląda jak Slytherin. Dobra. Dobra. Mówię to już długi czas, ale teraz to zrobimy naprawdę. Idziemy do naszej komnaty tajemnic. Sorry, pokoju życzeń. Kończymy rozgrywkę. Także ja się z wami żegnam. Ejo. Cześć. Dobranoc.